Hej, witam w kolejnym odcinku serii Koper na tropie. Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno w podręcznikach nie znajdziecie. Dzisiaj ojciec czterech pancernych i psa, czyli Janusz Przymanowski. Ulubieniec władz PRL miał bardzo skomplikowany życiorys. W jego przypadku idealnie sprawdza się stara maksyma. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zanim stał się piewcą polsko-sowieckiego Braterstwa Broni, miał osobiście okazję przekonać się, jak wygląda ustrój sprawiedliwości społecznej. We wrześniu 1939 roku trafił bowiem na tereny okupowane przez Sowietów i zaciągnął się do Komsomolu, potem trafił do Armii Czerwonej, a na koniec przeszedł szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego, czyli Armii Berlinga. Chociaż po latach twierdził, że w Związku Sowieckim stał się prawdziwym, żarliwym komunistą, można to raczej uznać za kłamstwo. Chciał po prostu przeżyć, dlatego wstąpił do Komsomolu. Jednak gdy do kołchozu, w którym pracował, zbliżali się Niemcy, to zniszczył legitymację. Zapewne ocaliło mu to życie, ale później, już w Polsce Ludowej, miał z tego powodu duże problemy i musiał składać nawet samokrytykę. Miał skończoną maturę, w związku z tym w Armii Berlinga znalazł się na stanowisku oficera politycznego, ale jego negatywny stosunek do oficerów sowieckich przebranych w polskie mundury spowodował, że skierowano go do pracy w charakterze korespondenta wojennego. Od razu też znalazł się pod baczną obserwacją służb specjalnych, które rozpracowywały go przez 11 lat. Wojnę ukończył w stopniu kapitana, a niebawem awansowano go na majora. Skierowano go do lotnictwa sportowego i pracę w aeroklubie łączył z posadą redaktora w Skrzydlatej Polsce, a potem Żołnierzu Wolności. Nie zmienia to faktu, że był pod baczną obserwacją służb i zarzucano mu, że jest niepewny politycznie, że kontaktuje się z oficerami powracającymi z Zachodu, a nawet co gorsza, straszny grzech jak dla komunisty. Gloryfikuje sanację i marszałka Śmigłego Rydza i przechowuje dużo przedwojennych publikacji. Jednak wypuszczano go na Zachód w celach służbowych za żelazną kurtynę, a nawet proponowano jako atasze kulturalnego do polskiej ambasady do Chin. Wtedy jednak służby się sprzeciwiły i Przymanowski ostatecznie został w Polsce, dzięki czemu stwierdził, że zostanie pisarzem. Już pierwsze jego publikacje wydawano w masowych nakładach, a były to Żołnierze Czterech Rzek, zbiór opowiadań Bagnet z Uralskiej Stali czy opowiadanie Tajemnica Wzgórza 117. Ta ostatnia pozycja w 1954 roku trafiła na listę obowiązkowych lektur szkolnych, co zapewniło Przymanowskiemu bardzo duże dochody. Mnie również męczono tym wojenno-ideologicznym gniotem. Oczywiście komfort finansowy zapewnili mu cztery pancerni i pies. Powieść została sfilmowana, a co ciekawsze, następnie powstały odcinki do drugiej i trzeciej części, a dopiero później Przymanowski na podstawie scenariuszy, który był współautorem, napisał wersje książkowe. Powieść była wydawana kilkanaście razy w czasach PRL, do tego powstał jeszcze komiks z rysunkami Szymona Kobylińskiego. A pułkownik nagle stał się piewcą komunizmu. Faktycznie, zgodnie z zasadą, że byt kształtuje świadomość, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Właściwie wszystko, co w tych latach dotknął Przymanowski, zamieniał może nie w złoto, ale na całkiem poważne dochody. Był wielką gwiazdą festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu, oczywiście jako autor tekstów. I faktycznie trafiły mu się dwa wielkie przeboje. To właśnie on był autorem piosenek Daniela Kłoska, Myśmy są wojsko i Strzelec podhalański. One faktycznie były wielkimi hitami w całym kraju. Wreszcie pan pułkownik został posłem na Sejm i do reszty stracił kontrolę nad rzeczywistością. Po wprowadzeniu stanu wojennego z mównicy sejmowej zagroził posłom, że notuje nazwiska tych osób, które nie dość gorliwie oklaskiwały przemówienia generała Jaruzelskiego. Co więcej, szczerze wierzył, że ekstrema Solidarności zamierzała wymordować komunistów wraz z rodzinami. Nic zatem dziwnego, że gdy zawalił się komunizm, to twórczość Przymanowskiego została praktycznie zapomniana. Ale towarzysz pułkownik odniósł specyficzne zwycięstwo z zagrobu, gdyż serial o czterech supermenach i piątym superpsie jest praktycznie non-stop emitowany przez różne stacje telewizyjne i zawsze plasuje się w czołówce oglądalności.
I nieważne, że prawdy w nim historycznej tyle, co wolności w komunizmie, a co ciekawsze, podczas kolaudacji jeden z oficerów skierowanych tam przez sztab generalny zarzucił twórcom serialu, że było w nim zbyt dużo wątków erotycznych. Ale wtedy Przymanowski stwierdził, że przecież ten serial propaguje pocałunki polsko-radzieckie. Więcej o pułkowniku Przymanowskim znajdziecie w mojej książce Szokujące tajemnice autorów lektur szkolnych. I nie tylko o nim, ale także o innych autorach z tego cyklu. Jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze we wtorek o 8:30. Do zobaczenia. Hej!